W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak zrobić bulion kostny, który powinien na stałe zagościć w Waszej kuchni. Bulion może mieć wiele zastosowań. Może służyć jako baza do sosów czy zup. A co najlepsze, można go przechowywać w różnych formach. Poza stosowaniem go jako bazy, można go również pić w celach prozdrowotnych. Bulion kostny przez długi czas gotowania jest napakowany witaminami i minerałami, a także kolagenem, które się wytrącają z kości. Można powiedzieć, że to taki Rosół na sterydach. Regularne spożywanie korzystnie wpływa na nasze jelita i stawy, a nawet działa silnie przeciwzapalnie. Szczególnie przydatny dla osób będących na diecie ketogenicznej, celem uzupełnienia minerałów. Przepis w formie tekstowej, jak i lista składników, jak zawsze na mojej stronie. Na początek potrzebujemy kości. I mogą to być kości wieprzowe, wołowe bądź drobiowe. Nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Najważniejsze, aby były ze sprawdzonego źródła. Najlepiej z hodowli ekologicznej. Ja użyłem kilka korpusów z kurczaka, a dokładnie 3. 4 skrzydełka, żeby nadać bardziej mięsny smak. I dla podbicia kolagenu 8 kurzych łapek. Kości układamy na blaszkę, smarujemy oliwą i wrzucamy do mocno nagrzanego piekarnika na około 230 stopni. Chodzi o to, aby kości się podpiekły. Nada to nam super smaku. W międzyczasie możemy poobcinać pazury z łapek, które później będziemy dorzucać do reszty kości. Łapki, nie pazury. Jak kości i pozostałe elementy kurczaka nabiorą koloru, wyciągamy je i przerzucamy do dużego gara. No i pamiętamy, blacha nie idzie od razu do mycia. Zalewamy ją wodą i zbieramy pozostałości kurczaka. Wszystko to, co się wytopiło. To w tym jest najwięcej smaku. Zobaczcie, jaka mętna woda. Ile tam jest tego smaku. Całość ładnie przelewamy do garnka z kośćmi. Normalnie wyrzucić takie smaki to zbrodnia. Wspominałem o kurzych łapkach, które są mega dobrym źródłem kolagenu. Wrzucamy je teraz właśnie do garnka. Mamy nasze mięsne składniki, to pora na warzywka. To one nam nadadzą smak i oddadzą swoje cenne witaminy. Na taki 6-litrowy garnek używam dwie większe marchewki, jedną dużą pietruszkę, pół selera, jedną cebulę i 3 ząbki czosnku. Warzywa ciachamy i do gara. Na koniec dorzucam pora. I jak kupujecie w całości, to pamiętajcie, że często w tym miejscu zbiera się piasek i dobrze go sobie wypłukać, żeby później nam nie zgrzytał w zębach. Pora wrzucam mniej więcej tyle, tej dolnej części. Dorzucamy 2 liście laurowe i parę ziaren pieprzu. Wszystkie kości zalewamy wodą, garnek stawiamy na mały palnik i na koniec dodajemy jedną bądź dwie łyżki octu jabłkowego, który pomoże nam wydobyć wszystkie składniki z kości. I teraz najdłuższa czynność, czyli gotowanie. I w odróżnieniu od zwykłego rosołu, bulion gotujemy od 24 do 70 godzin. Tak, dobrze słyszeliście. Jeżeli macie szybkowar, to jesteście szczęściarzami. Ten czas skraca się do kilku godzin. Co najważniejsze, nie możemy tutaj doprowadzić do wrzenia naszego bulionu. Dlatego może bardziej dusimy niż gotujemy. Jeżeli będzie nam odparowywać woda i zacznie nam odkrywać się zawartość, możemy trochę dolewać wody do bulionu. I tak później ten bulion będziemy może zredukować. Dobra. Minęły 24 godziny. U mnie to akurat było 2 razy po 12 godzin i tak mniej więcej wygląda mój bulion. Część bulionu od razu przelewam sobie do słoiczków i będę używał w tygodniu do zup i sosów. A część zredukuję i zrobię sobie takie kostki bulionowe, które później zamrożę. Pozostałą część wrzucam z powrotem na palnik i redukuję o jakieś 50-60%. A następnie przelewam do foremki na babeczki. I potem rzucam na noc do lodówki. Po nocy w lodówce bulion zastygnie i otrzymamy takie żelatynowe porcje bulionu. Wystarczy teraz taką kostkę sobie wrzucić do naszej potrawy, sosu czy zupy, a nabierze ona niesamowitego smaku. Kostkę również możemy sobie rozpuścić w ciepłej wodzie i mamy rozgrzewający bulion bogaty w witaminy i minerały. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki przepis. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych wideo. Tymczasem do zobaczenia, cześć!